Miło mam Państwa gościć na spotkaniu autorskim z panem Andrzejem Rolą-Stężyckim. Dzisiejsza okazja jest szczególna. Świętujemy premierę dzieła wspólnego Mała Wieś i jej dzieje. Pierwszej książki opisującej historię tego niezwykłego miejsca, które jest piękną perłą historii i architektury w naszym regionie. Sama współpraca zaczęła się między nami rok temu, nawet ponad, bo już na przełomie lata i jesieni, kiedy trafiłem do pana Andrzeja z koncepcją, żeby takie dzieło powstało. Sam tekst był już gotowy po 4 miesiącach, na przełomie grudnia nowego roku. Ale proces wydawniczy i tutaj zbieranie najładniejszych zdjęć, żeby ta publikacja miała formę, jaką sobie życzyliśmy, trochę się z tym zeszło, no ale że dzisiaj jest szczególna okazja, Narodowe Święto Niepodległości, to chcieliśmy trafić, żeby jak najbardziej wybrzmiała premiera tego niezwykłego dzieła. Także teraz oddam głos autorowi. Ja Państwa witam. No cóż, w większości przypadków znamy się wszyscy. Trudno mi prezentować, ale witam wszystkich Państwa, moich przyjaciół, rodziny, gości wybitnych, gości bardziej wybitnych i wszystkich, którzy zechcieli przyjechać do co bądź, no odległego nieco od Waszych miejsc zamieszkania, miejsca, w którym się znajdujemy. Przyznać trzeba, że jest to urodzinne miejsce, a tempo pisania, jak pan Tomasz wspomniał, 4 miesiące niespełna, było powiedzmy powodowane tym, że ja jako regionalista no, pewne teksty miałem przygotowane wcześniej, pisałem różne artykuły, więc zbierając materiały o różnych obiektach, miałem też i pewne rzeczy już wcześniej, w związku z tym udało nam się to zrobić. Nie jest to prosta sprawa, jak każde dzieło. Problem polega raczej, może nie problem, ale sytuacja polega na tym, że jest to dzieło, no powiedziałbym, bardzo publiczne. Mieszkały tu rodziny arystokratyczne, znane w polskiej historii nie tylko i musiało to być bardzo precyzyjne i źródłowe. No nie sposób było się potknąć choćby jedną datę, no bo bym się oszkapił, mówiąc kolokwialnie. W każdym razie praca powstała i mamy kolejną pracę, taką mini monograficzną na temat jednego z najpiękniejszych zabytków Mazowsza i nie tylko zresztą. Na czym to opierałem? Proszę Państwa, no, jako regionalista od wielu lat pracuję nad Grudziądzczyzną. Idzie to opornie, ta książka jest moją 21. książką, ale gdyby nie opór materii, powstało ich więcej, bo jestem dosyć pracowity, jak i moi koledzy też popiórzą. Rzecz polega na tym, że nikt nie wspiera tego typu działalności. W naszym społeczeństwie nie skarży się, bo ja to robię dla siebie i dla Państwa. W naszym społeczeństwie tam ci, którzy mogą, organizują igrzyska. Natomiast prace, które są wartościowe i źródłowe, na których będą się opierać potomni, o tym się nie mówi. No w każdym razie mam to satysfakcję, że wszystkie pokolenia, czy nasi potomkowie, którzy będą kiedyś badać dzieje Grudziądzczyzny, przeze mnie muszą przejść. Jakby nie. I to jest jedyna satysfakcja. I teraz, proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć? Jak powiedziałem, to jest ta pierwsza moja publikacja regionalna, ale nie robiłem tej monografii jakby z premedytacją. Chciałem zaprezentować Państwu książkę, kolejną po Gostoniu i Dziedzicach, wydanej w lipcu tego roku. W takiej formie, żeby to była taka ciepła, jak nazywam to, pocztówka historyczna. Łatwiej się czyta, łatwiej zapamiętuje. Przede wszystkim wzbudza mnie dosyć, żebyście Państwo zainteresowani bardziej mogli sięgnąć do źródeł, sami pogrzebać w swojej pamięci, w pamięci kolegów, znajomych i miłośników tej ziemi. Przyznaję, że kiedy mi pan Tomasz zaproponował w wstępnych rozmowach napisanie, to po pierwszym takim aplauzie no, zastanowiłem się, czy dam radę, bo to nie jest takie proste, ponieważ, jak Państwu powiedziałem wcześniej, mieszkały tu rodziny naprawdę osadzone w historii polskiej, znane
które dla Polski się wielce zasłużyły. No i samo miejsce jest historyczne. Grójeckie, wbrew pozorom, jest jednym z najbogatszych w Polsce regionów, tak zasobnych w zabytki architektury i ludzi związanych z historią. Proszę pamiętać, wiedzieć, że w Grójeckim, w tym małym powiecie, z tego regionu, lepiej będzie powiedzieć, wywiodło się 310 rodzin gniazdowych. Jest to ewenement, proszę Państwa. Łomżyńskie, Miesiada, Podlasie, Miesiada Lubelskie, Krakowskie, Grójeckie. Dlatego, że Grójeck nie to, że był bardzo interesujący regionalnie, przynależał do archidiecezji poznańskiej, gdzie Poznań gdzie Grójeck, bogaty już wtedy, proszę Państwa. Znakomite położenie w centrum Polski powodowało, że Wielkopolska chętnie sięgała po serwituty tutaj, osadzając u swoich ludzi. Dlatego usiadły tu różne rodziny, typu Szeligowie, Korabici, Łodzionie, ale, jak powiedziałem, 310 rodzin gniazdowych. Co to znaczy? Na każdym skrawku ziemi, gdzie powstawała osada, miejscowość, która miała swoją nazwę, od tej nazwy ta rodzina właściciel przyjmowała nazwisko. A więc Bersk, Bersk, Skórów, Skórowsko, Czesano, Czesarstwo, Odrzygłodz, Wolski i tak dalej, i tak dalej. 310 rodów, ale to są gniazdowcy. Nie zawsze doczekali do naszych współczesnych czasów. Ponieważ Grójec leżał na trasie pomiędzy Warszawą a stołecznym Krakowem, był to pierwszy przystanek na trasie. W związku z powyższym, proszę Państwa, na tym terenie osiadały ludzie związani z polityką państwa, nie tylko regionu. Najpierw Częst, prawda, potem Warszawa. No i tutaj jakby obieg nieruchomości, sprzedaż, kupno był ogromny. Tutaj, proszę Państwa, gdy chciałem wypisać rodziny, które na tym terenie hipotecznie w dokumentach zaistniały jako właściciele, to wychodzi tego prawie 2000 ludzi związanych z tym regionem. No, ale żeby jeszcze Państwa zaskoczyć, to powiem, że Grójeckie jest najbogatsze w Polsce, jeśli chodzi o ilość zabytków architektury. Jeszcze temu lat 15, mam dokumenty z tamtego okresu, mieliśmy ich, proszę Państwa, ogromną ilość. Byliśmy drudzy po miejskim płockim powiecie w Polsce. A więc zobaczcie, jaka ilość. W tej chwili zachowało się samych dworów i pałaców kilkadziesiąt. W różnym stanie. Jeden z tych właśnie mała pieśniki Państwa tu pomocy i akceptacji wielu pomysłów. Jesteśmy, macie Państwo okazję w nim tkwić. Natomiast kilka się zaniedbało, ale mamy szansę na to. Ostatnio odnowiono Turowice, o których może powiem za chwilę. Natomiast, proszę Państwa, mała wieś jest szczególna. Mała wieś dlatego, że najpierw dziedziczyli tu Belscy z tego Przerowa, potem Zbierzchowscy, potem Walidcy, no i od tego możemy zacząć całą historię. A jaka jest ta historia, to powiem Państwu, że ulica Walidców w Warszawie to nazwana od nazwiska Walickiego, który na terenie warszawskiego Śródmieścia dziś w jurysdykcji swojej, którą posiadał, do dzisiaj nazwa ulicy jest adekwatna do nazwiska Walidców. Oczywiście można o tym Walickim mówić wiele, całej rodzinie, ale to jest tylko jeden przystanek. Potem byli kolejni, a więc jak Państwo znacie z tekstu książki, mam zawsze, proszę sobie zakupić, chętnie złożę dedykację, to Państwo dowiecie się, że tu byli naprawdę wielcy ludzie związani przez pozieturscy, których potomczyni pani Klementyna, siostra Jana Leona Kozietulskiego, słynnego pułkownika z Podsomosielem, tu, proszę Państwa, dzierżyła tą posiadłość jako żona Józefa Walickiego. No i jej brat tu też przyjeżdża. Ona go forsowała, ona go, tak powiem, uposażała, bo to był człowiek ubogi generalnie rzecz biorąc, bo trzeba pamiętać, że polska szlachta to wcale nie byli ci, którzy poganiali batem jednego chłopa, tylko, proszę Państwa, była to przede wszystkim drobna szlachta, bez większego znaczenia, mająca co najwyżej jednego lub dwóch poddanych. A dlaczego poddanych, to Państwu opowiem. Otóż sami w polu robili, tylko mieli prawo obywatelskie, czyli mieli prawo głosować. Tak się trzymali klamek bogatszych, no a ci bogatsi byli tam, gdzie byli, czyli małe wsi też byli tacy.
Przede wszystkim, że uciec od mitów, które w naszej historii dzięki fałszywym programom edukacyjnym, trzeba pamiętać, że programy edukacyjne tworzą Ministerstwo Edukacji dla potrzeb własnych, bo wiecie Państwo, że historia jest, nie wiem czy wiecie, ale muszę to podkreślić, historia jest chyba najważniejszą dziedziną, którą wszyscy kochamy. I wszyscy jej się płonimy. Im dalej lata lecą, tym dalej głębiej sięgamy w tą historię. Oczywiście zresztą powodów chcemy zaistnieć. Ale trzeba też pamiętać, że politycy naginają tą historię w sposób tylko na siebie zrozumiały. I w taki sposób, który tracą na siebie trzeźwy osąd i ta historia jest zupełnie wypaczona, o czym możemy porozmawiać, ale to później, bo napisałem taką książkę Przekręty historii i o czym możemy potem mówić długo. Natomiast mówimy o małej wsi. Proszę Państwa, to jest naprawdę ewenement. Ja nie przypuszczałem nawet, że Państwo, którzy zdecydowali się na zakup tego obiektu, dokonają tego cudu, bo co by nie było, wkład jest ogromny, a przecież trzeba pamiętać, że nie zrobili tego tylko dla siebie z własnego zysku, bo tutaj tego zysku nie ma, bo trzeba, żeby był zysk, to musi być obłożenie. To jest ogromny obiekt. To trzeba być filantropem, proszę Państwa, żeby na taki czyn się porwać. No i tu muszę podziękować, to naprawdę jest Pan Tomasz, no więc Pana Tomasza, że nie tylko zdecydowali się Państwo na taką rekonstrukcję, to również na to, żeby wydać przy okazji tą książkę, której mam no, honor być autorem. Dla mnie to ogromna frajda, no bo w końcu jestem kierowca regionalista i chętnie, że tak powiem, no piszę o tym regionie, aczkolwiek od paru lat mieszkam już poza tym regionem, choć niedaleko i jakby scalam dwa regiony. Staram się tam w tym regionie poznać ten, a w tym regionie poznać tamten. No w końcu są to sąsiedzi i warto o tym wiedzieć, tym bardziej, że mamy powiązania. Przecież spotkaliśmy się po to, żeby wyczuć ciekawostkę. Mała wieś jest tylko epizodem grójeckim. Pięknym, dużym, trwałym, ale to jest epizod. Grójeckie to jest duża rzecz. Powiem, jak duża, jakie ma znaczenie, to odsyłam Państwa do ostatniej gazety Okolica, która okazała się w tym tygodniu we wtorek. Pierwszą część opublikował pan redaktor mojego cyklu artykułów pod tytułem Anglosas w czerwcu. To niby nie ma pozornego związku, bo ja to, ale proszę Państwa, ma, dlatego że dowodzi, czym ta ziemia była. Otóż w czerwcu odkopano grób rycerza z XII wieku. Okazuje się, że badania i tezy zakładają, że był to królewicz angielski z rodu Goldwinu, syn Harolda, czyli Magnus Haraldsson, który, proszę Państwa, był najpierw komesem wrocławskim, potem komesem mazowieckim. To duża funkcja, bo zagwarantowana tylko dla rodów królewsko-książęcych. W drugiej części za tydzień we wtorek będzie na konkretną, kolejna rzecz, której, proszę Państwa, potomkowie tego Magnusa to są wszyscy Aldańcowie, czyli przeczytający się herbem Abdan, a w grujeckim było ich wielu, między innymi Kozieturscy. A więc grujeccy Kozieturscy to są potomkowie królewskiego potomka Magnusa Haraldssona, którego ojciec przegrał z Wilhelmem, z zdobywcą, którego potomkowie do dziś Anglią rządzą. Aczkolwiek razem z potomkami Jagiellonów, bo proszę Państwa, Jagiellonowie pozostawili w każdej królewskiej dynastii europejskiej swoich potomków. A więc Grujec wcale nie jest taki, który wypadł z Rosji spodobana, proszę Państwa, i ten region. A żeby było jeszcze ciekawie, to jako patriota, że tak powiem lokalny, powiem, że zanim Czerw był czerskim, to najpierw był Grujec. A zanim był Grujec, to Warszawy jeszcze nie było. Proszę Państwa, mamy starsze rodowo, to wiele, możemy do rana o tym opowiadać. W każdym razie w XIII wieku stąd właśnie z Grójca artylia przeniesiono do Czerska, a ponieważ Czerw był położony obronnie bardziej nad Wisłą, przeto stał się stolicą ziemi czerskiej, ale kiedy Wisła odsunęła się po którymś tam wylewie, stracił znaczenie na rzecz Warszawy. A żeby zamknąć temat ten ogólnopolski, powiem Państwu, że długo, choć stolica była de facto w Warszawie, to nigdy nie była oficjalną. Dopiero długie lata, później parę wieków, proszę Państwa, określono w Konstytucji, że stolicą Polski jest Warszawa.
Dlatego te antagonizmy polsko-krakowskie są do dzisiaj. Jest to wcale powodowane rozbiorami, tylko proszę Państwa, tym, że nieformalnie przeniesiono stolicę do Warszawy. O czym Pan Spurek to wie, bo Krakus jest tam. Przynajmniej studiował Krakus, nie to wie, jak to jest. No tak jest, proszę Państwa. Powiedziałem to o tym, żebyście Państwo sięgnęli po historię Grójczyzny, która jest przeciekawa. Ale muszę powiedzieć, że byłem pierwszy, który rozpoczął pisanie o regionie. W 1992 roku wydałem książkę Grójeckim traktem i była to pierwsza publikacja po wydanej w 1919 roku przez Kazimierza Laskowskiego w książeczce mającej 19 stron, a pod tytułem była Grójec 500-letnią rocznicę wyniesienia do godności miasta. I od tamtej pory nic o Grójcu nie było. Nul, proszę Państwa. Ja rozpocząłem potem po kilku latach przez pan Matyjas, pan Szelon, który odegrał słowni. I do dzisiaj, jak pan Szelon podszedł, to proszę Państwa, w zasadzie pozostaliśmy we dwóch na placu. Ja już jestem w słusznym średnim wieku, więc na planie mam jeszcze 8 książek, z czego mam nadzieję, że wydać po przyszły. Pracowity jestem, jak widać, ale to nie będę się chwalę, to proszę Państwa, spieszę się. Bo o czym myślę, Mary? Czy zdążę? Taka jest prawda. A ponieważ jestem z pokolenia, które mimo, że tak powiem, już pamięta czasy bryczki i komputera, to mam możliwość porównywania. W związku z powyższym mogę Państwu powiedzieć, że i wtedy było wesoło, i teraz jest wesoło. Natomiast my byliśmy kształceni w kierunku dobrego wykonania dobrej roboty i z pewną misją. Jeśli nauczyciel, to miał przekazać wiedzę, a nie odwalić lekcji. Jeżeli coś robię, to po to, żeby komuś coś przekazać. Przecież mam świadomość, że jak odejdę z tego świata, no to kto mi tą wiedzę zachował? Przecież ja nie wszystko na książki przerzucę. Wiedza jest ogromna archiwum, ale nikt nie sięga po to. Pytają ludzie z całego świata, przyjeżdżają, oglądają, ale proszę Państwa, nikt tego nie pożytkuje. Dopiero staram się w jakiś sposób to magazynować, ściślać pewne ramy, ale to są tylko fragmenty. Nawet spotkań autorskich to niewiele jest, ponieważ są inne środki komunikacji, prawda, niż takie spotkania jak dzisiaj. Dlatego jestem zaskoczony, to mile, że tak dużo Państwa dziś przyjechało. A co mam za zawsze sobie poczytać, że no cóż, od Państwa się w związku z tym określi jako moi przyjaciele, tym bardziej mi miło. Proszę Państwa, mała wieś, jak powiedziałem, to jest ewenement. Ale jak się przechodzi po wnętrza, to kładzie to, prawda? Mówiąc tak kolokwialnie, bo przecież to jest szalona robota wielu ludzi. Od pomysłu do realizacji jest długa droga. Jacy to musieli pracować rzemieślnicy? Ile to poszło naprawdę wielkiej sztuki, żeby zrobić to, co Państwo możecie dzisiaj oglądać. U nas w Polsce taki mit funkcjonuje, że ci dziedzice, prawda, bogacili się na innych, a dziś jest inaczej, proszę Państwa. No też jedni pracują tak, drudzy inaczej, ktoś jest bogatszy, ktoś biedniejszy, ale trzeba mieć jakby poczucie godności, wolności własnej. Przecież my generalnie nikt Państwa dzisiaj nie zmusza, nic nie musimy, absolutnie. A jednak podporządkujemy się prawu, pewnym obyczajom, tradycji, no i pewnym wymogom natury ekonomicznej. Mamy rodziny, trzeba się utrzymać, mamy różnego rodzaju zobowiązania. Ale przy okazji trzeba też pamiętać, że każdy z Państwa ma swoją misję. Większość z Państwa ma potomstwo i większość z Państwa chciałaby, żeby to potomstwo było dobre, godne, dorodne i wykształcone. Przede wszystkim mądre, proszę Państwa. No i tu zaczyna się kolejna dygresja, bo mógłbym też na ten temat wiele powiedzieć. W każdym razie wracamy do małej wsi. Proszę Was, mała wieś wbrew pozorom to i takim jakby za takie zamożności zewnętrznej, to przedstawiciele tych rodzin żyli skromnie. To nam się wydaje, że zastawa, prawda, potrawy to biegały w tą i z powrotem, noszono, przywożono, obżerano się i rozpasano. Nieprawda, proszę. Naprawdę żyli bardzo skromnie, bardzo ekonomicznie. Zasady życia były zupełnie inne jak dziś. W każdym razie otrzymam do książki pana Morawskiego potomka tej Lubomirskich, stąd z tej miejscowości, który napisał książeczkę w stronie, no, gdzie ten dom, gdzie ten czas.
I tam Państwo sobie możecie przeczytać, jak to książęta, jak to potomkowie książąt, mówią życie codzienne. Warto zobaczyć. To my dziś żyjemy na innym poziomie. Patriotyzm to no, szerokie słowo i można, definicji jest wiele, ale jak dzisiaj oglądałem w internecie program, to proszę Państwa, powalało mnie zupełnie, bo usłyszałem, że polski patriotyzm dziś pozostanie na baczność. Jako były wojskowy zawodowy, już jak się stoi na baczność, ale proszę Państwa, jest to w pewnym sensie prawda, bo oglądamy tylko przemarsze wojska. No, może to tylko moja uwaga, ale proszę Państwa, nie ma to nic wspólnego z misją i patriotyzmem, ponieważ patriotyzm to jest nasze codzienne życie. Praca, przekazanie i zastanowić się nad tym, co Państwo po sobie zostawicie. No, powiemy, że dzieci, wychowaliśmy, okej, okay, wszystko w porządku. Tylko co Pan na to? Ktoś drugi powie, no ja pracuję ileś lat zawodowo. Każdy pracuje na swoje wytrzymanie. Co poza pracą Państwo zostawicie? Co zostawicie pokoleniom poza tą czarą, codzienną robotą? I tu proszę pamiętać, nie patrzymy na charaktery, na zachowania, tylko co zostawicie? Ja jako regionalista muszę Państwu powiedzieć, że szukając źródeł, dowodów i materiałów do książek, szperam w różnych miejscach. Czasami jedna mała uwaga, notatka w gazecie, anons o zgonie jest źródłem jedynym i dowodem na czyjeś istnienie. Odchodzimy z tego świata i poza epitafium, na krótkie lata, bo grób kiedyś też wszystko zaginie, nie ma, proszę Państwa. Ale są ludzie, którzy za życia, byli ludzie, którzy za życia klepali wiedzę, malarze, artyści, a jednak po nich coś zostaje. Ja nie wiem, żeby każdy był literatem, prawda? Ale zastanówcie Państwo, jak się idzie nas na cmentarz, to co poza tym epitafium jest? Dlatego polecam książkę. Czytanie, zastanawianie się nad tą przeszłością, nie dlatego, żeby rozkoszować się tylko tym, co było. Na tej bazie, bo to jest fundament, będziemy budować przyszłość. I wcale nie ma to znaczenia, w jakim wieku jesteśmy. W każdym wieku chcemy żyć i w każdym wieku, proszę Państwa, budujemy przyszłość. Każdy z nas, kto ma tam 50 lat skończone, to się lubi. Jak powiedział akurat Roszeniowski Lechon, wszedł smugę cienia, tak? To, proszę Państwa, każdy wie. Jak to jest z tym życiem? Zaczynamy myśleć retrospektywnie. Nie chcę Państwu tutaj wygłosić wykładu filozoficzno-socjologicznego, bo nie w tym rzecz, ale historia ma to do siebie, że kiedyś mówiliśmy, ja to zrobię, a dziś ja to zrobiłem. I ile? To, że Państwo tu jesteście, dowodzi tego, że Państwo widzicie wiele, bo się interesujecie sprawami i rzeczami wykraczającymi poza przeciętność. O, za to Wam Państwu dziękuję. No w każdym razie z przyjemnością odpowiem na Państwa każde pytanie dotyczące historii regionu i małej wsi. Ja muszę jeszcze raz tutaj osobiście przyjadę zapewne do rodziców Pana Tomasza i złożę podziękowanie, bo nie chodzi o to, że książkę wydali, bo może wyszła, czy to czytam, ale po prostu podjęli się zadania, które no nie przypuszczałem, proszę Państwa, że ja jako miłośnik tychże, powiedzmy, staroci grujewskich będę w takim obiekcie przemawiał do licznie zgromadzonej publiczności i to jeszcze jak autor książki o tym obiekcie. Proszę Państwa, przed laty wydałem album pod tytułem Rezydencje. Nawet jest, mogę to pokazać. Rezydencje, czyli ziemiańskie świątynie grujewskie. Proszę nasz, unikatowa sprawa. Rozeszła się w biegu i do dziś nie doczeka się wznowienia, aczkolwiek ludzie pytają. A przecież tu jest zawarta historia, proszę Państwa, kilkudziesięciu grujeckich obiektów. I niech Państwo nie myślą, że ja sobie pojechałem z aparatem, zrobiłem zdjęcia i w rok powstała książka. Żeby wykonać jedno zdjęcie do książki, wykonuje się, Pan Starwiński wie, bo jest zawodowym fotografem, to Związku Artystów Fotografików, żeby zrobić jedno zdjęcie do publikacji tego typu, to się wykonuje kilkaset takich fotografów. I mało tego, żeby wybrać jedno, wcale nie musi być ono takie, żeby się Państwu podobało, ponieważ architektura ma swoje prawa. Nie wolno robić zdjęcia architektury, kiedy jest uistnienie latem,
choć lepsze słońce, dlatego że cienie i liście zasłaniają obiekt. Trzeba robić to w marcu i najlepiej, a mamy 2 tygodnie, jak trafimy na pogodę, żeby była chmurka jeszcze, a jeśli nie, to jesień, ale jesień z kolei jest zimna, chłodna i deszczowa. Ile lat trzeba było robić, żeby te zdjęcia wyszły, proszę Państwa? To nie jest proste. Ale powstała. Druga książka powstała podobna. Świątynie i kaplice brujeckie, czyli kościoły i kaplice. Proszę Państwa, też duża. Z tym, że tu są zawarte świątynie, które są konsekrowane, a więc tam gdzieś odprawia msza. Ale nasz katolicyzm jest tak rozchuszany, że nawet jest jedna kaplica w domku letniskowym, proszę Państwa, i wszyscy tam biegają. I chwała Bogu, tylko jak to wygląda architektonicznie? Jakiś gust trzeba mieć. No. A jeśli chodzi o dwory i pałace, to proszę Państwa, w każdym z nich tkwi przeogromna historia. Przeogromna historia rodzin, potomków, dzieł, które pozostawimy. I w 1945 roku zostało to ucięte. Z różnych powodów. Generalnie był to efekt wojny, ale takie były ustalenia w Jałcie, Poznaniu i Teheranie, że zostaliśmy tacy, jacy byliśmy, a i tak wiele w tym czasie się udało nam zrobić. Pracowałem także nad takimi książkami jak Szlachta Jarosława Grójeckiego. Proszę Państwa, jest to pierwszy z 8 tomów opowieści o 310 rodach. Niech Państwo teraz odtworzą choćby dzieje swojej rodziny, a ja mam do odtworzenia 310, sobie nieznane daty, funkcje, znaczenia, dzieła. Nieprawdopodobna robota. Pracuję nad takimi monografiami jak Mojej Nowej Ojczyźnie, kolejna książka, Różanna Wieśmi i Odrzewu, tam nie mieszkam, w Gonice, kiedyś było Nowe Miasto, a teraz pracuję nad Odrzewołem, ponieważ w 600-lecie miasta będzie w roku przyszłym i robimy zakończenie tej trylogii. A więc jak Państwo widzą, zupełnie ostro pracuję. Odniosę się do ostatniej ciekawostki historycznej, żebyście Państwo mieli pogląd na fałszowanie historii. Ja przeczytam teraz taki tekst. Tekst przysięgi, proszę Państwa. No to jest wrażliwy zdrajca. Tak? Słuchajcie. Ja nie żyję podpisany, obiecuję przysięga przed wszechmocnym Bogiem na świętą Jego Ewangelię, iż powinienem i chcę być poddanym dobrym, wiernym i posłusznym Jego imperatorskiego majestatu Pawłowi Piotrowiczowi, memu i prawdziwemu prawemu Hosodarowi, samodzielcy całej Rosji. W potrzebie zawołanej krwią własną otrzymasz i moją siłą powód możliwości do usług i pożytku tegoż imperatorstwa we wszystkich przypadkach powstawać. Kto napisał to przysięgę? Tadeusz. Był tylko bohaterem w jednym przypadku. Niechętnie przyjął dowodzenie powstania. Zostało na nim to wymuszone, bo nie było już komu, bo żaden z polskich dowódców nie chciał. I on się honoremuje i przyjął. Ale ciągle był sam, nie miał sztabu, nie chciał sztabu organizować, ciągle sam podjął decyzje, których nie wykonywał. Jako wojskowy wywiedziany, natomiast był, proszę Państwa, fantastycznym rzemieślnikiem, budowniczym. Dlatego w Ameryce, proszę Państwa, zasłynął tam dzięki właśnie urządzenie fortyfikacji, które do dzisiaj West Point, prawda, istnieje. No ale to są ciekawostki, które Państwo trzeba do mojej książki. Zaręczam prawda, gdyby była nieprawda, bym siedział. W każdym razie trzeba do tego podejść, ja nie będę złośliwy. Chodzi o to, żeby w historii każdy z nas chce być lepszy. Jak kupujemy psa, to chcemy, żeby był dobrego miał. Jak się żenimy, to żebyśmy mieli dobrego domu, prawda, i odwrotnie. I zawsze będziemy najlepsi. To jest normalny trend. Ale kiedy wchodzi historia, proszę Państwa, i my musimy to przekazać pozostałym, no to zaczyna być nadinterpretacja.